Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo, że przyjęliście nasze zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, które będzie pierwszym z cyklu spotkań organizowanych przez nas, na których będziemy informować Państwa na temat naszej działalności oraz podejmowanych przez nas inicjatyw. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło głównie praw kobiet, stricte jest to bezpośrednio związane z dzisiejszym świętem i tutaj w imieniu kolegów oraz własnym, jak również całej inicjatywy polskiej, chciałbym, korzystając z okazji, przekazać wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia, oczywiście zdrowia, pomyślności, wytrwałości, bezpieczeństwa oraz dążeniu do tego, aby nikt nigdy za nie nie decydował, zawsze mogły stanowić same o sobie. Jako pierwszemu przekażę głos panu posłowi doktorowi Jarodowi Hajdarowi. Dzień dobry Państwu, także ja dziękuję za zaproszenie. Ja tutaj jestem jako sympatyk inicjatywy polskiej, bo jak Państwo wiedzą, zawsze mam serce po lewej stronie i obojętnie gdzie bym nie był, to zawsze będzie po tej lewej stronie. Dziękuję za zaproszenie. Niewątpliwie dzisiaj to jest bardzo ważny dzień. To jest 8 marzec. Dzień jak każdy dzień, ale ten jest szczególny, bo to jest święto naszych kobiet. Święto kobiet, które walczą od set lat o swoich praw. A więc cieszę się bardzo, że będę mógł kilka słów powiedzieć na temat aktualnej sytuacji kobiet i kwestia związana z ich prawami. Szanowni Państwo, jest na pewno sytuacja kobiet tutaj w naszym kraju jest, jak widzimy i słyszymy i czytamy z różnych źródeł, prawda, strajk kobiet, a więc nie byłoby tego wszystkiego, gdyby te kobiety nie miały o co i o czym walczyć. Problem jest naprawdę na każdym kroku. Przecież sytuacja kobiet jest dramatyczna, jeśli chodzi o stosunek pracy. W pracy, w zakładach pracy jest do chwili obecnej jest zróżnicowana, wynagrodzenie jest zróżnicowane. Poziom wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn pracujących na tych samych stanowiskach jest naprawdę zróżnicowana wysoko. Według różnych statystyk oczywiście Polska i tak źle nie wypada na tle innych krajów europejskich, bo przecież różnica między zarobków kobiet i mężczyzn jest tak na poziomie 8,8%. Czyli i tak jest o dużo za dużo, bo niżej właśnie możliwości ich zarobkowe. To jest temat, który będziemy go drążyć i będziemy go cały czas o tym mówić, bo te kobiety idą później na emeryturę. Ta emerytura jest też związana z wiekiem, jako prawda, współczynnik, który liczona jest emerytura, zależy od długości życia. Im dłużej żyjesz, tym masz współczynnik mniejszy. A więc kobiety, ich współczynnik jest niższy z tej racji, a z kolei jest ta ich emerytura o prawie 20% mniej od emerytur mężczyzn w tym przedziale wiekowym. To jest jedna z spraw, z którymi będziemy mocno walczyć. Także będziemy dbać o praw kobiet, jeśli chodzi o macierzyństwo. Szanowni Państwo, bardzo ładnie się mówi na temat porodów, na temat ciąż, na temat, prawda, heroizm kobiet i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja tutaj stawiam pytanie, co idzie poza tym mówieniem? Co idzie, jakie są ci kroki, które są podejmowane, żeby faktycznie te kobiety zachęcać i namówić do tego, żeby faktycznie były bezpieczne
jeśli chodzi o macierzyństwo. Z jednej strony mówimy o konieczność narodzin, a z drugiej strony stawiamy przeszkód, żeby to świadome macierzyństwo niestety nie doprowadzić do tego świadomego macierzyństwa. I tutaj w tym momencie chcę powiedzieć, że w tym roku, to znaczy statystyki z zeszłego roku, urodziło się w Polsce od 360 tysięcy urodziło się 360 tysięcy nowych obywateli. W stosunku do lat poprzednich i nawet rok wcześniej o ponad 46 tysięcy mniej. Z kolei te dzieci, które są urodzone, te matki mają problem później z nimi, co mają zrobić. Nie ma odpowiedniej opieki w żłobkach. Nie ma miejsc w żłobkach. Te żłobki są, no niestety, nie są przygotowane w sposób tak dokładny, zarówno ze strony opieki fizycznej i zarówno ze strony opieki epidemiologicznej. To też jest kolejny problem. Brak miejsc w żłobkach. Tutaj też chcemy, będziemy robić wszystko, żeby te żłobki było więcej i jakość tych żłobków była także zdecydowanie lepsza. Tutaj w Białej Podlaskiej, z tego co wiadomo, że w żłobku prywatnym cena za jednego dziecka to jest gdzieś w granicach 550-600 zł. A więc proszę mi powiedzieć, kto na to stać, żeby być tak zwany przyjęty, o ile się znajdzie to miejsce. Oczywiście to jest kolejny element, gdzie te kobiety są niestety zmuszone, żeby zrezygnować z pracy. A zrezygnują z pracy, bo mają opiekować dzieckiem. A więc dlatego będziemy chcieli starać o to, żeby było jak najwięcej tych żłobków i miejsc w tych żłobkach. Kwestia opieki okołoporodowej. Szanowni Państwo, ja akurat mogę dużo na ten temat powiedzieć. Chcę Wam powiedzieć, świadome macierzyństwo to jest podstawą. I żeby to macierzyństwo było świadome, to trzeba przygotować do tego wszystkiego i znaleźć grunt. Zaczniemy od edukacji. Edukacja w szerokim pojęciem znaczeniu, opieka okołoporodowa, z kolei dostęp do lekarzy specjalistów. Większość z pań i kobiet doskonale wiedzą, jak trzeba iść do lekarza, to naprawdę trzeba mieć dużo zdrowia i dużo siły, albo dużo zdrowia, żeby trafić do tego lekarza. Badania prenatalne, który dostęp do tych badań jest graniczy się z cudem, a więc to też to jest jeden z podstaw tego świadomego macierzyństwa. A następne urodzi się dziecko, które jest z niepełnosprawnością. I tutaj zaczynają się problemy i zaczyna się kłopot tej matki, która zostaje w dużych przypadkach zostaje sama z tym dzieckiem, bo ile tych małżeństw się rozleci, bo akurat znajdzie się dziecko z niepełnosprawnościami. Możliwości, które stawia, które są przed tą kobietą, to jest naprawdę problem. I tu ja powiem, że to są kobiety silne i kobiety z silnym heroizmem, gdzie oni walczą o te dzieci same. Dlatego, Szanowni Państwo, będziemy starali, żeby to świadczenie pielęgnacyjne, które jest aktualne, 1971 zł. I to oczywiście to jest suma, która została jeszcze ustalona za poprzednich rządów, żeby była wyższa, bo te świadczenie pielęgnacyjne wykluczają możliwości pracy zarobkowej matki, jeżeli będzie opiekowała się dzieckiem.
No i proszę mi powiedzieć, co to jest 215 zł, ten zasiłek pielęgnacyjny. To jest zasiłek pielęgnacyjny, który dostaje każde dziecko z niepełnosprawnością i w tym trzeba i rehabilitacji, leki, dojazdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc to są te problemy, które stawiane są dla nas. Dla nas są bardzo ważne z racji tego, że przede wszystkim kto boryka się z tymi problemami? Kobiety borykają się z tymi problemami i na nich, na ich barkach naprawdę spoczywa ten cały ciężar. Dlatego w tym dniu szczególnym chciałbym to chylić czoło przed tymi paniami, wszystkimi, wszystkie panie, które są naszym naprawdę przykładem do i dają nam taką świadomość, jaki to jest sens życia. A więc, kochane kobiety wszystkie, dziękujemy za wasz trud. Ja chciałem po pierwsze przyłączyć się do życzeń Adama i doktora i życzyć naszym kobietom zdrowia i wytrwałości w walce o swoje prawa. Ja pokrótce przedstawię, jak realnie podchodzimy do tematu, żeby to, o czym doktor mówi, wprowadzić w życie. Czyli przygotowaliśmy uchwałę miejskiego programu in vitro, dzięki której 10 par w ciągu 2 lat dostanie dofinansowanie do in vitro. Ten program rządowo był wprowadzony i trwało między 2013 a 2016 rokiem i wtedy urodziło się 21 666 dzieci dzięki tylko temu programowi. Następnie po wprowadzeniu dobrej zmiany ten program został zaniechany i teraz miasta takie jak Gdańsk, Warszawa, Częstochowa między innymi wprowadziły ten program już w 2017 roku i mamy zamiar taki sam program wprowadzić w Białej. Koszt tego programu to będzie około 85 tysięcy rocznie. Planujemy to zrobić w 2021 i 2022 roku. I taką uchwałę przygotowaliśmy i pod taką uchwałą, pod taką inicjatywą uchwałodawczą obywatelską będziemy zbierać już od dzisiaj podpisy. Rada Miasta będzie miała na najbliższej Radzie pewnie, jeżeli zdążymy zebrać te 300 podpisów, do uchwalenia nasz projekt i mamy nadzieję, że po tym testowym projekcie rzeczywiście urodzi się kilku obywateli Białej więcej. Także przekazuję dalej głos Kubie, który opowie o reszcie naszych projektów. Również chciałem się dołączyć do życzeń przedmówców. Ja bym chciał powiedzieć też oprócz tego, co doktor powiedział, co jest dużym problemem. Olbrzymim problemem w Polsce, proszę Państwa, jest przemoc wobec kobiet. W zeszłym roku ofiarami przemocy padło ponad 220 tysięcy kobiet i tak jest rokrocznie. Z uwagi na pandemię te liczby drastycznie rosną. Także no, trzeba o tym mówić nie tylko w ten dzień, ale codziennie, więc też chcemy jakby mocno sygnalizować, że jako Inicjatywa Polska będziemy się zajmować też tymi tematami. I z tego powodu między innymi z tego powodu próbowaliśmy zrzucić z porządku prawnego miasta samorządową kartę praw rodzin i zapowiadamy, że chcemy to zrobić po raz drugi, dlatego że między innymi ta karta dyskryminuje samotne matki, które są skrzywdzone przez swoich partnerów, mężów, bo taka kobieta, zgodnie z zapisami w samorządowej karcie praw rodzin, nie może jakby pobierać świadczeń rodzinnych, znaczy taka jest zapowiedź tej karty, dlatego, że jest samotną matką. To jest wprost napisane w karcie, więc będziemy mieli drugie podejście, jeśli chodzi o samorządową kartę praw rodzin. Będą też kolejne projekty związane
z programami dotyczącymi wspierania ofiar przemocy domowej, ale nie tylko domowej. No chcemy mówić też, że kobiety są krzywdzone nie tylko w domach, ale w przestrzeni publicznej, w swojej przestrzeni prywatnej. Więc o tym, co dalej jeszcze będziemy jako Inicjatywa Polska tutaj w mieście Biała Podlaska robić, opowiemy na kolejnych konferencjach prasowych, bo dzisiejszym dniem chcemy zainicjować w ogóle cykl spotkań z naszymi pomysłami, więc śledźcie nas, naszego Facebooka. Dziękujemy też mediom za to, że przekazują nasze pomysły. Ja jeszcze tutaj chciałbym jeszcze dodać do tego, co Ernest powiedział. Jeśli chodzi o in vitro, na chwilę obecną jest ponad 1,5 miliona rodzin, które oczekują na potomstwa i oczekują na pomoc ze strony państwa, bo akurat to są pary, które chcą mieć dzieci i nie mogą. A więc proszę sobie wyobrazić, ile to jest skala tego problemu i dlatego ta uchwała, czy inicjatywa uchwałodawczą jest naprawdę warta poparcia i zachęcam wszystkich, żeby podpisali pod tą uchwałę. Myślę, że Urząd Miasta i Pan Prezydent będą do tego, mam nadzieję, i Rada Miasta będą do tego bardzo przychylne. A więc to jest ten element, który jest ważny. A więc tu trzeba zastanowić się, jak pomóc tym ludziom, żeby prawda mogli mieć swoje potomstwa. I kolejna kwestia, i bardzo istotna, i mam nadzieję, że tutaj też w kolejnych spotkaniach będziemy o tym szerzej mówić. Będziemy chcieli walczyć o to, żeby w każdej szkole był psycholog. Szanowni Państwo, pandemia, wszyscy wiemy, jakie ma skutki. Wiemy doskonale, jaka to jest skala samobójstw albo próby samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. I nie tylko. Ten problem zaczyna dotykać nie tylko młodzież, ale problem jest ogromny. I dlatego chcę mi to naprawdę tu apelować i do Pana Prezydenta, i do wszystkich, i do Rady Miasta o to, żeby ten postulat wszedł w życie. Psycholog w każdej szkole. I to, żeby był naprawdę traktowany priorytetowo, bo liczba zabójstw w naszym społeczeństwie jest coraz większa i coraz dramaty tych rodzin. A więc to tak w skrócie. I tutaj bardzo się cieszę, że Inicjatywa Polska tutaj bierze za te tematy, bo to są tematy, które wynikają z tego codziennego naszego życia. I mam nadzieję, że zawsze tak będzie i do kolejnych spotkań będą kolejne inicjatywy. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Chciałem zapytać odnośnie tej inicjatywy dotyczącej in vitro. To tu konkretna inicjatywa jest. Kto będzie finansował ten cały program? Jak to będzie wyglądało? Program będzie finansowany z budżetu miasta oczywiście. Jest to 85 tysięcy rocznie, czyli 170 tysięcy przez 2 lata. Przez ten czas zbadamy, jak ten program działa. Będziemy wiedzieli, ile konkretnie potrzebujemy na to, aby urodził się kolejny obywatel. I wtedy postanowimy, czy chcemy zwiększyć te nakłady, czy chcemy zmniejszyć, czy nam się ten program podoba, czy nie. I też sprawdzimy, jak on działa po prostu. Także na razie zaczynamy od małego pułapu, czyli pomoc 10 rodzinom rocznie. Później może być to 20 i 100 nawet. Także to jest kwestia tego, jak nam się uda tą pierwszą turę przeprowadzić. Znaczy, mówi Pan będziecie, to znaczy, że jesteście pewni już, że przekonacie na przykład radnych opozycyjnych, żeby za tym projektem głosowali, bo no, tu jest ten cały spór, nie, że oni nie są za programem in vitro. Tak, na szczęście my nie musimy się przekonywać do pewnych idei, tylko po prostu zbierać tych ludzi, którzy popierają nasze idee. I domyślamy się, że druga strona, strona konserwatywna, prawicowa będzie przeciwko temu programowi, ale też wierzymy, że zbierzemy takie poparcie, aby ten program wprowadzić, bo uważamy, że program jest potrzebny.
jeszcze tak dopowiem, za tym stoją konkretne liczby. No, 4 lata, 4 tury programu w Częstochowie to jest 50 dzieciaków po prostu. I to jakby mają to wyliczone i wszystko. Jakby my też nie odkrywamy, prawda, tym projektem Ameryki, nie robimy czegoś, czego inne miasta już nie zrobiły. Takie programy już od kilku lat funkcjonują w wielu polskich miastach, na zachodzie, na wschodzie, północy i południu, więc no to jakby wszystko jest jasne, więc no myślę, że też i radni konserwatywni przekonają się do tego, że to po prostu chodzi nam o to, żeby zwiększyć populację tego miasta, o nic innego.